Mecz stulecia w Lubinie. Na Zagłębie oczywiście. Tak myślę, 2-0. Zaskarżą uchwałę. Dodatki motywacyjne były marne dla nauczycieli. Agnieszka Jankowska, witam Państwa w czwartek, 21 lipca i zapraszam na wydarzenia. Kibice odliczają godziny do wielkiego wydarzenia, jakim bez wątpienia będzie rewanżowy mecz eliminacji Ligi Europy, w którym KGHM Zagłębie Lubin zmierzy się z Partizanem Belgrad. Dzisiaj o godzinie 21:05 drużyny zmierzą się na stadionie Zagłębia Lubin. Ekipy gości przedstawiać nie trzeba. W swej bogatej historii Partizan 17 razy zdobywał Mistrzostwo Jugosławii, dwukrotnie stawał na najwyższym podium w ekstraklasie Serbii i Czarnogóry oraz sześciokrotnie zdobywał Mistrzostwo Serbii. My dopiero swoją markę budujemy, co nie oznacza, że stoimy na straconej pozycji, podkreśla trener KGHM Zagłębia Lubin Piotr Stokowiec. Każdy kibic, który będzie na boisku, na pewno będzie tą wiarę nam dodawał i tyle, niech wygra sport, niech wygra drużyna, niech wygra przede wszystkim, myślę, drużyna i tak przystępujemy do tego meczu. Piłkarze Zagłębia zapowiadają, że dadzą z siebie wszystko. Wiemy, że czeka nas ciężki mecz, ale zrobimy wszystko, aby pokonać Partizan i awansować dalej, mówi Aleksander Todorowski. Będziemy próbowali, awansujemy do następnej rundy Ligi Europy. Podczas rewanżowego spotkania z Partizanem szykuje się rekord frekwencji na stadionie Zagłębia. Z pewnością będzie to wielkie święto dla całego Zagłębia i nasz stadion na pewno wypełni się po brzegi, dodaje szkoleniowiec miedziowych. Lubinianie do ostatnich godzin przed spotkaniem stali w długich kolejkach po bilety i obstawiali wynik meczu. Na Zagłębie oczywiście. Tak myślę, 2-0. Każdy będzie dobry w dzisiejszym przypadku. Myślę, że 2-1 będzie wystarczające. Nasi wygrają. Nieważne ile, wiadomo. Tyle, że na pewno wygrają. Jednym golem, dwoma, można i 16, na pewno wygrają nasi. Ukłon w stronę kibiców zrobił również Urząd Miejski w Lubinie. Po zakończeniu dzisiejszego meczu z Partizanem Belgrad prezydent zdecydował o postawieniu dodatkowych 8 autobusów, które odwiozą kibiców zarówno w kierunku osiedla Polne, jak i osiedla Przylesie. Jest to tak naprawdę w ramach bezpłatnej komunikacji, jaka przecież w mieście funkcjonuje. Po prostu zwiększyliśmy o tej godzinie częstotliwość kursowania. Początek spotkania o godzinie 21:05. Związki zawodowe Oświatowej Solidarności zapowiedziały, że zaskarżą uchwałę podjętą przez Radę Miejską w związku z dodatkiem motywacyjnym dla nauczycieli. Przyjęta uchwała zmienia warunki przyznawania wynagrodzenia i zdaniem związkowców jest krzywdząca dla wielu pedagogów. Do tej pory w budżecie miasta były zarezerwowane środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. Ich kwota wynosiła 11% wynagrodzenia, jakie otrzymywali za miesiąc pracy. Związkowcy uważają, że w ciągu ostatnich 5 lat wartość tego dodatku ani razu nie przekroczyła nawet 6%. Ani przez jeden miesiąc nie była taka stawka przekazywana do szkół. Była przekazywana stawka 5%, w porywach 6%. Resztę zostawało w urzędzie, rzekomo nie było takiego zapotrzebowania. Dodatki motywacyjne były marne dla nauczycieli, więc raczej działały demotywująco, a nie motywująco. Nowe zasady wynagradzania nauczycieli uchwalili miejscy radni. Zapisu o 11-procentowej puli w regulaminie już nie ma. Związkowcy zapowiedzieli zaskarżenie przyjętej uchwały do wojewody dolnośląskiego. Szczególnie, że istnieje zapis, na który zwrócił uwagę już Naczelny Sąd Administracyjny. Podaje się inne stawki dla nauczycieli, na przykład w tym regulaminie dla nauczycieli dodatek motywacyjny może przyznać dyrektor szkoły od 0 do 30%. Dla wicedyrektora szkoły, placówki lub stanowiska innego kierowniczego dyrektor szkoły od 0 do 50%. Dla dyrektora szkoły, placówki przyznaje prezydent miasta w wysokości do 70%. Rozstrzygnięcia nadzorcze mówią, że każdy jest nauczycielem i stawka powinna być jedna, a nie dyskryminująca, różnicująca nauczyciela, kierownika i dyrektora. Rada Miejska zapowiada, że będzie kontynuować pracę nad regulaminem. Tomasz Górzyński, członek Komisji Oświaty i Kultury w Lubinie, wyjaśnia również, dlaczego zasady premiowania zostały zmienione. Dodatek się należy, że te 5% się po prostu należy każdemu. Nie, tak nie jest. Dodatek motywacyjny jest przyznawany przez dyrektora za osiągnięcia i to też sprecyzowaliśmy teraz w tej uchwale dokładnie, jakie osiągnięcia, jakie rzeczy wykraczające poza zwykły etat jest oczekiwane. Dlaczego zatem Rada usunęła z regulaminu zapis o 11-procentowym podatku? To jest niezgodne z prawem, nie należy to w kompetencji Rady Miejskiej, stąd też taki zapis został usunięty.
po zaskarżeniu uchwały przez związkowców Rada Miejska ma 30 dni na ustosunkowanie się do zarzutów. Jeśli zdecyduje, że prawo nie zostało naruszone, związkowcy pójdą o krok dalej i zaskarżą uchwałę do wojewody dolnośląskiego. Pasażerowie czekający na busy na przystanku przy placu Tysiąclecia w Głogowie od lat czekają na wiaty. Latem, szczególnie przy słonecznej pogodzie, problemu nie ma. Najgorzej jest jesienią, kiedy padają deszcze, albo zimą. Pogodne dni, brak wiatru pasażerom czekającym na busy przy placu Tysiąclecia naprzeciwko dworca kolejowego nie przeszkadza. Ale kiedy mocno pada, wieje albo jest mróz, z zazdrością patrzą na drugą stronę placu, gdzie stoją wiaty dla pasażerów komunikacji miejskiej i czekają na swoje. Oczywiście, że tak. Jak deszcz pada, no to pada nam na głowę oczywiście, nie? Wiaty to są pilną potrzebą, ponieważ tutaj w dużo kierunkach do różnych miast busy jeżdżą, a tutaj zwłaszcza pod te drzewa i tutaj jest miejsce na budowę tych wiat. Bo to jest bardzo dużo stanowisk i w razie zimą, niepogody, tu ludzie na deszczu stoją, marzną. Mielibyśmy naprawdę super siedzenie, czekanie na autobusy w razie deszczu, prawda? No żeby tak był uprzejmy nasz prezydent załatwić to. Prezydent Głogowa problem braku wiat na przystanku dla busów dobrze zna. Jak mówi, nigdy ich tam nie było albo bardzo dawno. I zapowiada, że wiaty powstaną, ale według pewnego planu. Chciałbym, aby cały ten teren Placu Tysiąclecia był spójny architektonicznie, jeżeli chodzi o wiaty przy busach, ale też wiaty, które służą użytkownikom komunikacji miejskiej. Jak zapewnia prezydent Głogowa, jeżeli nie w tym, to w przyszłym roku problem braku wiat na przystanku busowym zostanie rozwiązany. Pomnik sapera, który powstaje na placu o tej samej nazwie tuż obok Głogowskiego Muzeum, ma być otwarty w październiku. Teren wokół pomnika jest już zagospodarowany. Niestety miejsce to upodobali sobie amatorzy jazdy na rolkach i rowerach. Nawet po pomoście stanowiącym część monumentu. Niszczone też są inne jego elementy. Budowa pomnika sapera to inicjatywa społeczna, a plac sapera ma być miejscem, w którym żołnierze będą organizować swoje uroczystości. Do zakończenia inwestycji zostało jeszcze kilka miesięcy, ale już pojawiły się problemy. Widać już w tej chwili pewne zniszczenia, które są widoczne gołym okiem, gdzie młodzież... No nie powiem, że demoluje, ale po prostu używa sobie na tym monumencie. Widać ślady zresztą hamowania, zresztą widzimy nowe ślady. Od kilku dni, w ciągu kilku dni powstały nowe tutaj zarysowania i zniszczenia. Mieszkańcy miasta często przychodzą na plac, który jest już zagospodarowany. Są nowe ławki, można odpocząć w cieniu drzew. Obawiają się jednak nie tylko tego, co dzieje się z powstającym pomnikiem, ale z całym terenem. Po tym pomoście, tak, jeżdżą? Tak, po tym. Czym jeżdżą? A na wrotkach i rowerami. Młodzież może kiedyś była inna, teraz jest inna. No, może chcą się wyżyć, ja nie wiem. Bo ja jak byłem młody, to pamiętam, że trochę się inaczej człowiek wyżywał, a nie teraz. Na przykład albo tam na ławkach, na czymś, czy żeby coś uszkodzić, połamać. To powinny być tam wymontowane kamery, monitoring, żeby nie było tak... Na ławkach siedzi młodzież, pije piwo, prawda? Głośno jest wieczorami. To po pierwsze. Po drugie, szybko ławek, które tutaj państwo zrobili, zdemolują i nie będzie tak ładnie, jak jest. Liczę na parę miesięcy i ten park będzie zupełnie inaczej wyglądać. Będzie zaniedbany. Władze Głogowa planują już odpowiednie zabezpieczenie terenu w ramach monitoringu miejskiego. Ale jak podkreślają, nie w tym tkwi problem. Sam monitoring niczego nie rozwiąże. Przede wszystkim tu trzeba apelować do mieszkańców, do ludzi, którzy dokonują różnego rodzaju dewastacji, którzy po prostu nie szanują mienia. Policjanci także patrolują okolice placu Sapera, ale jak się okazuje, jest jeszcze jeden kłopot. Do czasu zakończenia budowy pomnika sapera wykonawca powinien zabezpieczyć teren. To w końcu plac budowy. Jedzenie, relaks i znajomi. To przepis na udanego grilla. W sobotę 23 lipca w Parku Wrocławskim w Lubinie będzie można wspólnie grillować z naszą telewizją. Będzie również gość specjalny, który razem z prowadzącą program kulinarny w telewizji regionalnej Natalią Żomojtuk będzie częstował przybyłych gości świeżo przygotowanymi przysmakami. Będzie można spróbować grillowanych potraw. Będą niespodzianki, goście specjalni, także zabierajcie swoich znajomych i wpadajcie. Nie wszyscy są kolekcjonerami plastikowych krasnali, ale na pewno wszyscy posiadający ogródki mają na swoim grilla. Sezon grillowania w pełni, lubinianie uważają, że jest to świetna forma na spędzanie wolnego czasu. To wyjście na powierzchnię z dziećmi z domu w końcu.
praca, doma, tak jak się gdzieś idzie na grilla czy coś z dzieciakami, to nie mogą się pobawić. No, smak tego mięsa, nie wiem, można spotkać się przy okazji ze znajomymi. Piwkowanie, jedzenie kiełbas. Karkóweczka jeszcze bardzo smakuje na grillu. Spędzanie czasu ze znajomymi, z rodziną, zależy z kim się grilluje. Chyba, że rodzinny grill to już nie za bardzo. Plenerowe grillowanie z prowadzącą program Natalia Gotuje można było już zobaczyć na antenie naszej telewizji. Mieszkańcy Legnicy mogli spróbować dań przygotowanych przez Natalię wspólnie z gościem specjalnym, którym był Damian Kaczorowski. Tym razem zapraszamy do Lubińskiego Parku Wrocławskiego w sobotę 23 lipca o godzinie 15. Zainteresowani będą mogli najpierw przyjrzeć się przygotowaniu potraw, a potem ich skosztować. Serdecznie zapraszamy. I to już wszystkie informacje w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.